Tegoroczni suwalscy maturzyści są w siódmym niebie. Zdawalność egzaminów w naszym mieście przekroczyła średnią krajową o ponad 20%. Na 227 zdających maturę w tym roku w pierwszym LO zdało 100%. Żadnej poprawki. W liceum Konopnickiej wielka radość. Nie ukrywam, że jest ogromna radość, to znaczy zawsze jednak 227 abiturientów, jak przystępuje do egzaminu maturalnego, to jest takie drżenie serca, czy wszyscy ten próg przekroczą. Staramy się, żeby wszyscy. I jak jest, że 100%, no jest to tradycją jakoś. W zeszłym roku mieliśmy tylko potyczkę małą taką, bo poprawki były, ale też zdali te poprawki. Natomiast nie ukrywam, że jest to kolejny rok 100% matury. Ale jakiej? Jak patrzymy na wyniki, no mogę z matematyki powiedzieć, że średnia w Polsce to jest 58%, a u nas jest 78%, więc o 20% wyżej, to jest bardzo wysoko. Szczęśliwi są wszyscy. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i przede wszystkim uczniowie. To bardzo się cieszę, bo jeszcze nie sprawdzałam wyników, więc to jest taka informacja też dla mnie. Radosna? No radosna, oczywiście. To już nie dlatego, że sama zdałam, tylko że poziom szkoły. Na pewno jest to jakaś reklama dla szkoły i rozumiem. Bardzo dziękuję. Na pewno będę tęsknić, dużo wspomnień, dużo znajomych, z którymi najprawdopodobniej się z większością nie spotkam już nigdy w życiu. Egzamin dojrzałości i przyjaciele z lat licealnych to zdarza się tylko jeden raz w życiu. Podziękowanie nauczycielom, młodzieży, rodzicom. To właściwie są te trzy podmioty, które tworzą tę rzeczywistość tak wspaniałą. Przy rekrutacji to też się zauważa, że bardzo często młodzież tu rekrutująca się, no i rodzice, którzy wskazują tę szkołę, biorą pod uwagę no nie tylko ten poziom wysoki, ale jednocześnie tutaj atmosferę, spokój, bez żadnych odpukać, prawda, jakichś takich wydarzeń, które by źle świadczyły o szkole. No oni wszyscy tworzą tę rzeczywistość i my dajemy bardzo dużo i wymagamy bardzo dużo. Bardzo dobre wyniki osiągnęły także inne suwalskie szkoły średnie. W drugim liceum ogólnokształcącym maturę zdało 97%, a w trzecim 98%. W zespole szkół numer 4 91%, a w zespole szkół technicznych w liceum 95%, a w technikum 83%. Z miejscami na wyższych uczelniach pewnie nie będzie problemu. Miłych wakacji. W swoim drugim sparingu piłkarze Wigier wygrali 3-1 z FC Alitus. W dalszym ciągu szanse na zatrudnienie w Suwałkach zachowuje 6 testowanych zawodników. Oprócz testowanych, w meczu przeciwko litewskiemu drugoligowcowi wystąpiło także 5 juniorów. Marek Sobolewski, Bartosz Byliński, Adam Pomian, Paweł Pianka i Rafał Bujnowski. W miarę wyrównaną walkę goście toczyli tylko w pierwszej połowie. Prowadzili po niej po samobójczym strzale Nigeryjczyka Michaela Saniego. Po przerwie na plac wyszła niemal inna jedenastka. Już na początku Wigry zdobyły wyrównującego gola. Akcję rozpoczął testowany stoper Przemysław Cegliński z Unii Anikowo. Uczestniczyli w niej Mateusz Chudziński z SMS-u Łódź i Michał Danilczyk. Rajdem popisał się Maciej Kessler z Pogoni Łapy, którego dośrodkowanie wykończył Daniel Ołownik. Na 2 minuty przed końcem Wigry objęły prowadzenie. Sebastian Radzio podał do Sebastiana Świerzbińskiego, a ten do Mateusza Chudzińskiego z SMS-u Łódź, który zdobył swoją pierwszą bramkę dla Wigier i odbierał gratulacje od Jakuba Kowalskiego, także wychowanka łódzkiej szkoły. W ostatniej minucie Kowalski podał do Rafała Sadowskiego, także z SMS-u Łódź, który efektownym strzelem ustalił wynik na 3-1. Litwini okazali się wartościowymi sparring partnerami tylko w pierwszej połowie. Mieliśmy wymieszane dwa w zasadzie składy i rzeczywiście nieźle to wyglądało. Mieliśmy sporo sytuacji, mogliśmy wygrać to wyżej. Dopiero w końcówce udało nam się jakby przechylić szale, ale to nie jest jakby najważniejsze. Wynik nie jest w takich meczach istotny. Skuteczność suwalczan jak zwykle pozostawia wiele do życzenia. Najważniejsza była jednak postawa sprawdzanych graczy.
kilku zawodników no, coraz bardziej mnie przekonuje do tego, żeby sfinalizować tutaj umowę, ale jeszcze będziemy czekać do spotkania z Wetrą, z silniejszym przeciwnikiem, jak będą się zachowywać silniejszym przeciwnikiem, bo ten zespół no, po prostu nie zmusił nas do takiego wysiłku. Z dobrej strony pokazali się zdobywcy bramek oraz szalejący na prawej stronie Kessler. Chociaż trener podejmie ostateczną decyzję w niedzielę, ma już pewne typy. Chudziński myślę, że mnie przekonał tutaj swoją dobrą postawą. Dalej Sadowski również. Dalej Kessler, prawy obrońca. No tutaj na pewno jeszcze ci zawodnicy popełniają sporo błędów, jeżeli chodzi o ustawienie, ale to jest do skorygowania i tutaj tych trzech to na pewno. Dla podtrzymania formy 45 minut w drużynie z Litwy zagrał Maciej Makuszewski. Filigranowemu pomocnikowi skończyło się wypożyczenie z SMS-u Łódź, który bezskutecznie próbował wytransferować go do Wisły Płock. Makuszewski wrócił do Suwałk, gdzie trenuje i czeka na rozwój wydarzeń. Mogę chyba już powiedzieć, że wyjeżdża na sprawdzian do zespołu AC Ajaccio do Francji. Jeżeli nie dojdzie tam do jakiegoś, powiedzmy, transferu, to być może wróci do nas, bo to już będzie 18 lipiec i praktycznie nie będzie już miał możliwości znalezienia kogoś dobrego, jakiegoś dobrego zespołu. My go znamy, wiemy jakie ma walory, więc szanse na to, że jeżeli nie pójdzie mu we Francji, to może właśnie występować w Wigrach. Szkoleniowcowi zależy na jak najszerszej kadrze wyrównanych graczy, bo jesienią Wigry rozegrają aż 19 drugoligowych spotkań. Wszystko zależeć będzie jednak od zasobności klubowej kasy. W najbliższą niedzielę o godzinie 13:15 uroczyście uruchomiona zostanie jedna z atrakcji naszego miasta, nowa fontanna w Parku Konstytucji 3 Maja. Fontanna została całkowicie odrestaurowana, a w zasadzie w miejsce starej betonowej budowli powstała nowa granitowa fontanna. Wygląda jak wielki granitowy tort, z którego trzy poziomy dysz wyrzucają wodę. Przy sprzyjających warunkach wiecznych woda wyrzucana będzie na 4, 3 i 1,5 metra. Fontanna jest podświetlana, nadzorowana przez kamerę monitoringu oraz urządzenie mierzące siłę wiatru. Praktycznie jej budowa została ukończona. Pozostały drobne zabiegi kosmetyczne i zieleń. Suwałki miały 3 fontanny. Przy dworcu Polskich Kolei Państwowych, na skwerze Marii Konopnickiej i w Parku Konstytucji 3 Maja. Najczęściej nie działała żadna z nich. Teraz będzie fontanna z prawdziwego zdarzenia w Parku Konstytucji 3 Maja oraz źródełko z wodotryskiem przy pasażu Grand Sein. Sylwia S., mieszkanka osiedla drugiego, opiekowała się swoją kilkumiesięczną córką, będąc w stanie upojenia alkoholowego. Szybka interwencja policji uratowała dziecko przed tragedią. Wszystko działo się na oczach wielu mieszkańców osiedla drugiego. Ktoś powiadomił policję. Całe zdarzenie miało miejsce wczoraj po południu na osiedlu drugim, gdzie policjanci udali się na zgłoszenie w związku z tym, iż nietrzeźwa matka opiekuje się swoim 5-miesięcznym dzieckiem. Rzeczywiście ta informacja była potwierdzona. Policjanci zastali tutaj kobietę, która po zbadaniu miała prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie i zajmowała się, opiekowała się swoim 5-miesięcznym dzieckiem. Reakcja patrolu policji była jednoznaczna. Policjanci wezwali tutaj lekarza, który stwierdził, że dziecko nie jest zaniedbane, nie posiada też jakichś widocznych śladów używania przemocy czy też jakiejś innej ingerencji. W związku z tym zezwolił na pozostanie jego tylko dlatego, że w tym samym czasie został powiadomiony ojciec, który był trzeźwy i przejął pełną opiekę nad tym dzieckiem.
Na tym jednak sprawa nie zostanie zakończona. Niebezpieczeństwo, na jakie naraziła Sylwia S. swoją córeczkę w myśl prawa, jest przestępstwem. Będziemy tą sprawę szczegółowo wyjaśniali. Będziemy prowadzili w tej sprawie postępowanie w kierunku stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia tego dziecka. Chciałbym przypomnieć, że karą tutaj, odpowiedzialnością za tą jest kara pozbawienia wolności do lat 5. Na szczęście obyło się bez tragedii. Młoda matka otrzymała ogromne ostrzeżenie. Pewnie musi wybierać, i to szybko, między miłością do córki albo do kielicha. Drużyna Stolaru Suwałki przygotowuje się do kolejnego sezonu pierwszej ligi futsalu. Do rozgrywek przystąpi gruntownie przebudowana. Suwalski zespół niedawno uczestniczył w towarzyskim turnieju w Białymstoku. I na 10 zespołów zajęliśmy 4. miejsce. To ja i tak uważam, że to jest miejsce dobre, bo naprawdę tam graliśmy po prostu, nie graliśmy tak jeszcze swoje do końca piłeczki, tylko to byli testowani zawodnicy po prostu w tym turnieju, nowi. Przez cały turniej w bramce stał dotąd rezerwowy bramkarz. W ekipie wystąpiło 2 testowanych zawodników z Suwałk i 3 Litwinów z Mariampola i Olity. Widać, chcą grać, mają chęci i naprawdę mówię, dają siebie wszystko i na treningu, i na tym turnieju, także myślę, że jak naprawdę powalczą, to mogą wywalczyć, może na pewno nie w pierwszej piątce jeszcze u nas w tym zespole, bo naprawdę będą w tym roku naprawdę zmiany, ale na pewno w wyjściowej dziesiątce na pewno szanse duże mają. W kolejnym turnieju pod koniec lipca w Olsztynie pojawi się 2 zawodników z Gołdapi, którzy wpadli Marcinowi Czyżykowi w oko podczas zawodów w Ełku. Po tym sprawdzianie 15-osobowa kadra Stolaru powinna być już skompletowana. Można powiedzieć, że zmieni się po prostu o połowę, tak? Połowa zawodników odeszła, a tam jakby 7 zawodników zostało, no i 8 dojdzie, tak, także i można powiedzieć, że na pewno będą Litwini, to już mogę powiedzieć na pewno, że będą Litwini, ale którzy, to jeszcze nie wiadomo, tak, którzy je pokażą, w sumie 2 takich już jest wyklarowanych zawodników z Litwy i nad jednym jeszcze się zastanawiamy, tak, tutaj, no i nie wiem, może właśnie tak ci chłopcy z Gołdapi, no nie, zobaczymy, bo tutaj Suwalczacy, chłopcy z Suwok, także tutaj na pewno chcą grać i na pewno będą w zespole tutaj grali w straży. Pierwszoligowa ekipa ma być wzmocniona kadrowo, ale też organizacyjnie i finansowo. Sponsor tutaj naprawdę zadbał o nas teraz w tym roku. Można powiedzieć, że mamy po prostu większe środki, dlatego mówię, są sprowadzani zawodnicy z zagranicy, bo żeby ich nie było, to także nawet nie byłoby takiej rozmowy w ogóle z zawodnikami. Byśmy musieli tutaj na naszym terenie się skupić na zawodnikach. A i przygotowania tak, mamy tutaj naprawdę teraz w tym roku już podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie. Treningi zaczynamy od sierpnia, także tutaj z bazą taką, że mamy tam i siłownię, saunę, wszystko po prostu przygotowane na sali sportowej i także mówię, ja z mojej strony jest to naprawdę bardzo duże podziękowanie dla sponsora i zawodnicy też, że w tym roku mówię, bo nie chcemy po prostu walczyć znowu tak o utrzymanie, tylko po prostu spokojnie utrzymać się w tej pierwszej lidze. Drużynę Stolaru kibice będą mogli obejrzeć w akcji podczas zaplanowanego na początek sierpnia w Suwałkach turnieju towarzyskiego. Już po raz 7 ruszyła prezentacja twórczości suwalskich rękodzielników Lato na Chłodnej. Kiermasz trwać będzie przez 2 tygodnie. Ulica Chłodna ma swoje różne oblicza. Była już ulicą teatralną, ale najczęściej jest sercem starego miasta Suwałk. Tu od lat gromadzą się artyści ludowi. W tym roku jesteśmy na Chłodnej po raz 7. Zapraszamy do nas turystów odwiedzających Suwalszczyznę. Uważamy, że Suwalszczyzna jest tak piękna krajoznawczo, ale jest też piękne etnograficznie i chcemy zaprezentować sztukę ludową, rękodzieło, zaprezentować naszych twórców, którzy tutaj działają, przede wszystkim w Klubie Twórcy Ludowego, ale nie tylko, niekoniecznie, bo przyjechali do nas Państwo i z Łysych, z Kurpi, i spod Suwałk, z powiatu suwalskiego, z różnych terenów. Chcemy się, to brzydkie słowo, dobrze się sprzedać, zaprezentować, że ci Państwo działają, pracują, że mają wiele do powiedzenia w dziedzinie sztuki ludowej i rękodzieła, że cały czas coś tworzą i że w ten sposób kultywują rękodzieło ludowe. Twórcy tradycyjnie już pracują na oczach zwiedzających. Można podpatrzeć, jak powstają ludowe arcydzieła. Muzycy z zespołu przygrywają ochoczo, ściągając na Chłodną sporą rzeszę widzów i kupujących. To są właściwie panowie emeryci, renciści
ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, pan Marian Jaśkiewicz, który ten przewodzi tej kapeli. Twórcy na Chłodnej będą się zmieniać. Zobaczyć będzie tu można wszystkie prezentowane na Suwalszczyźnie ludowe profesje. Będą jeszcze inni, będzie jeszcze kowal, będzie jeszcze więcej plastyki obrzędowej, będą jeszcze tkaniny, będzie wszelakie rękodzieło. Zapraszamy wszystkich. Lato na Chłodnej już ruszyło. Warto tu zajrzeć. Trwać będzie tylko 2 tygodnie.